Były włamania, były kradzieże, były liczne pobicia. Co ciebie najbardziej fascynowało, pociągało w tym chuligańskim życiu? Albo nawet gangsterskim, bo i takie epizody się pojawiały. Znaczy gangsterskie, ja tam zawsze mówię, ja tam nigdy się nie uważałem za gangstera. Miałem dobre zadatki, bo bym był dobry. Za Rzezimieszka się Ja byłem Rzezimieszka, tak, miejscowy taki znany, miejscowy głupek. Miejscowy łobuz, gdzie robiłem najwiosce co chciałem. Jeździłem motorem, WS-ką, Jawą. Mówi, dupy krzyczały, że Yamahą, ale dobra, nieważne, to była Jawa. Jeździłem po chodnikach, ludzie uciekali, za drzewa się chowali. Wjeżdżałem w kałużę, chlapałem, robiłem naprawdę co chciałem. Tak na filmach się ogląda, że jakiś miejscowy głupek robi co chce, no to ja taki właśnie to byłem. Trochę się czułeś królem życia. Królem życia się czułem, tak. Byłem niedowartościowanym, małym, kurna, zakompleksionym chamem, który ważył 62 kilo. Jeszcze raz mówię, byłem chudy, garbaty, jestem krzywo zespawany. Nie chciało mi się uczyć, byłem takim łobuzem od zawsze. Gdzieś musiałem się dowartościować. Takie doświadczenia z dzieciństwa na to wpłynęły, bo wiadomo, wychowywałeś się bez ojca. Twoja mama miała bardzo trudne warunki tak naprawdę, mając ciebie, twojego brata. Potem pojawił się ojczym, z którym miałeś słabe relacje. To wszystko ukształtowało ciebie jako człowieka? Myślę, że tak. Myślę, że wszystkie te historie, które opisałem w książce, wszystko, co się wydarzyło, no jestem przekonany, że tak, bo jakbym miał bogatych rodziców, nie musiałbym walczyć o swoje, nie musiałbym nic komu udowadniać, to bym był takim małym, bogatym pedałem, który by robił, co by chciał i wszystko by mu chodziło na sucho i nie ponosiłbym konsekwencji. Nikt by mi nic nie mógł zrobić, bo nie wiem, bo tatuś by może zareagował na to. Nie wiem. Prawdopodobnie tak by było. Jak już pojawiała się praca, czy to właśnie w fabryce ptasiego mleczka, czy to na przykład na ochronie, na stadionie dziesięciolecia, to dosyć szybko się raczej nudziłeś. Nie, ja tylko pracowałem dwa razy po pół roku i to nawet ciężko nazwać pracą. Na stadionie jak pracowałem, z nudów rozwalałem z nogi i z pięści na bazie, robiłem dziury w gipskartonie, nie? I w końcu któregoś dnia przyszedł, kurde, kierownik i mówi, Rafał, znaczy mówi tak, Jackiewicz, zacznij ty pracować głową do mnie, nie? Przy wszystkich, nie? No to ja tak się niego spojrzałem, mówię, ty, no ale to co, to mam walić ze łba? No i to się skończyło już tym, że no parę dni później musiałem się zwolnić. Aha, musiałeś się zwolnić. Nie chcieli już z tobą współpracować? No nie chcieli. No znaczy oni by może i chcieli, ale mi się już nie chciało. Już, jak miałem pracować głową, a mówię, przecież nie będę walił ze łba, kurde, w ścianę, przecież głupi nie jestem, nie? Co ciekawe, bardzo barwne życie prowadziłeś, ale tylko trzy wyroki się pojawiły, wszystkie w zawiasach. Nigdy tylko. Nie trafiłeś za kratki. To jest fart, to jest szczęście? To jest szczęście. To jest, ja mówię, ja miałem przyjemne życie. Ludzie na pewno mieli gorzej, prawda? Ale ja miałem przeklapane z tego powodu, że no mówię, no jakoś tam się w życiu nie pokładało, ale też dużo rzeczy, które sam sobie stworzyłem, także to nie było tak, że o, biedny Rafałek, nie. Ale jedna ważna rzecz, ja zawsze spadałem na cztery łapy. Cokolwiek bym nie zrobił, cokolwiek bym nie odwalił, cokolwiek by się nie stało, ja zawsze spadałem na cztery łapy. Miałem wyroki w zawieszeniu za coś, za co powinienem iść siedzieć. Miałem dwa za pobicie i jedno za fałszowanie dokumentów samochodowych. To też tam już wiadomo, jeszcze oddzielna historia, ale wiele też spraw nie doszło do skutku, dlatego że świadkowie się wycofali, świadkowie zmienili zeznania. No właśnie, zmieniali zeznania bardzo często pod twoim wpływem. Do czego się przyznajesz w książce? Nie, bo ja powiedziałem, słuchaj, przepraszam cię, czy mógłbyś jednak odwołać te zeznania? Tak właśnie było. Bo kłamałeś. Rzeczywiście, bo kłamałeś. Czy byłby pan tak uprzejmy, pani, tak, żeby zmienić zeznania? Tak, bo kurwo, tu już nie przyjdziesz więcej. To będziemy musieli wypikać. Wypikamy. Wypikamy w takim razie. A powiedz, obawiałeś się bardzo, że możesz trafić do więzienia? Znaczy, bardzo się obawiałem. Ja o tym nie myślałem. Ja po prostu żyłem, bawiłem się, odwalałem. Troszkę tam jakieś małe grabieże, wiadomo, no ale człowiek o tym nie myślał, tak. Kiedyś były inne czasy, kiedyś inaczej myślało. Dzisiaj na przykład ja sobie nie wyobrażam, jak ja pisałem tą książkę, ja sobie nie wyobrażam, że dzisiaj miałbym zrobić chociaż część tego, co robiłem kiedyś, jakieś robiłem nieświadomie. Ja nie robiłem tego tak, że o, dawaj teraz może to zrobimy, to ja nie planowałem. My po prostu żyliśmy, tak. My żeśmy szli, ty, dobra, dawaj, no to już go wciągamy w krzaki, już. Dzisiaj już tego bym na pewno nie zrobił i ja dzisiaj absolutnie tego nie pochwalam. I to nie jest tak, że ja piszę tą książkę i się chwalę tym. Nie, ja po prostu opisuję historię, bo to miało miejsce, ja tego się nie wypieram. Ktoś mnie się pyta, ja odpowiadam, ale od razu zaznaczam. Ludzie, nie róbcie tego, co ja robiłem, bo to już nie jest tak. No, tak nie można, no, tak nie można. To jest tak naprawdę... Dzisiaj ja rozumiem, by to nie przeszło. Dzisiaj to już by nie przeszło. To, co ja robiłem kiedyś, to, co ja wyprawiałem kiedyś, to mi wszystko uchodziło, kurczę, no uchodziło mi to, kurczę, no, na sucho. Dzisiaj... No nie, no są takie czasy, jakie są, to wszystko poszło troszeczkę w tym kierunku właśnie, żeby ukrócać takie coś. Ja dzisiaj, kurczę, chamy rozwalą przystanek, kopią, walą, tu napierdzielą, urywają. Ja tak sobie myślę, ty kurde, debilu, co ty robisz? Ale tak sobie odchodzę chwilę, 5 metrów dalej i tak sobie myślę, kurde, przecież ja byłem taki sam, ja bym jeszcze gorszy od nich. Ja już takie rzeczy odwalałem, że przecież to jest aż niemożliwe. Porwany. Ale nie to, żebym ich usprawiedliwiał, nie po prostu, no...
No raz doszło do sytuacji, w której zostałeś wręcz porwany, co brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, ale rzeczywiście tak było. Załadowany do samochodu, reklamówka na głowę i wywieziony do lasu. No. To był taki moment, kiedy obawiałeś się, że rzeczywiście może dojść do najgorszego nawet? Szczerze? Nie. Byłeś spokojny? Byłeś spokojny zupełnie? Lałem na to. Nie miałem nic, nie miałem niczego. Byłem sierotą, nie miałem świętej pamięci mamy, ojca, nie miałem dziecka, nie miałem przyszłości, żyłem z dnia na dzień. Nagle sobie gdzieś jadę do lasu, kurde, klamówka na głowie, związane ręce, zastawiony w lesie, w domu, z gościem. Ale mówię, jakoś tam będzie, nie? Nie przejmowałem się w tym. Miałeś wtedy 23 lata i pojawiła się propozycja wejścia do boksu, tak? Od Krzysztofa Zbarskiego. To taka nowa okazja na nowe życie, tak to traktowałeś wtedy? Tak, uważałem, że, znaczy poczułem się doceniony, dlatego że jako kickbokser zostałem doceniony na sparingach właśnie wtedy ówczesna, można powiedzieć, czołówka polskiego boksu. Roman Dżuman, Michał Kotaj, Darek Snarski wtedy był zawodnikiem, który był na topie, Jacek Bielski, to byli zawodnicy, którzy naprawdę byli najlepszymi pięściarzami w Polsce, a ja z nimi sobie dawałem spokojnie radę na sparingach jako kickbokser. Ja sparowałem z nimi na bosaka, nie w butach, bo taki byłem przyzwyczajony. I nagle dostaję propozycję walki w boksie zawodowym. Przeliczyłem sobie, że mogę na tym zarobić, że mogę żyć i podjąłem decyzję, że tak, że przychodzę. To był taki moment, kiedy postanowiłeś wręcz odciąć się od całej tej gangsterki i takiego życia, tak? Tak, tak. Później taka była sytuacja właśnie, że po tym, jak mnie właśnie porwali, tam spinki były też moich kolegów właśnie z tymi chłopkami, co mnie zawinęli i przyjechali do mnie z propozycją, żeby dołączyć gdzieś tam właśnie do ekipy, prawda? Ja powiedziałem, słuchajcie, dostałem propozycję walki w boksie zawodowym. Moja żona, wtedy jeszcze dziewczyna, narzeczona, była w ciąży. Mówię, syn mi się rodzi, mówię, pierdziele, nie? Spróbuj inaczej na życie zarabiać, ale macie tu za mnie chłopaka, ja za niego gwarantuję, to jest mój uczeń, ja go wszystkiego tutaj ogarnąłem go. Macie go za mnie, nie? No i tak było. A z tymi ludźmi, którzy cię porwali wtedy, ty dzisiaj się widujesz i rozmawiasz normalnie. Tak. Przybijam piątki, siemanko, tam jeden mówi, ty, no sorry, wiesz, głupio wyszło, wiesz, ale to przez tamtego, wiesz. Drugi mówi, ty, no po co to wszystko, ten, wiesz, zachowałeś się w porządku, okej, no wiesz, no jakoś trzeba żyć, zabrać. Mówię, słuchaj, no miałem cię porwać, miałem tak samo cię połamać, kurczę, ale odpuściłem, bo pomyślałem sobie, po co mi to, jak mam mieć później, kurczę, wiesz, głowę zawaloną, że i będę szedł i będę się musiał za siebie oglądać. Mówię, to pierdziele, mówię, no i na szczęście tak się stało, że się nic nie stało i ja sobie dzisiaj z nimi się witam. Siemanko, cześć. Może nie jesteśmy przyjaciółmi, ale też nie jesteśmy wrogami. Brzmi to niewiarygodnie wręcz, o czym mówisz, ale wybaczać potrafisz, jak widać. To jest oznaka starości już. 40 lat teraz. 40 lat, tak. Wybaczam. Może jeszcze nie nawróciłem się bez przesady, nie? Jestem wierzący, wierzę w Boga, ale nie w ludzi. To jest taka oznaka starości. Ja chcę mieć spokój, ja chcę mieć ciszę. Ja mam swój świat. Ja mam zajebistą żonę, zajebiste dzieciaki. Mam 4-5 przyjaciół. Mam dużo kolegów, jeszcze więcej znajomych. I to jest taki świat, który ja sobie tak ułożyłem, że wszystko, co złe, wy wszystkie złe te ludzie odsunęłem od siebie, nie wpierdzielam się w nic, żyję sobie, wiem, co będę miał jutro, wracam do domu, cieszę się, że wracam do domu, jadę do domu i się cieszę, że jadę do mojej żony, że za chwilę się przytulę, czy to jest godzina 11, czy to jest godzina 12 w nocy, czy to jest godzina 8, ja się cieszę, że ja tam jadę, ja czekam tylko, kurczę, żeby moje dzieci nie spały, żeby jeszcze pojechać, jeszcze żeby popatrzeć, jeszcze żeby tam ich, kurde, poganić, jeszcze się pobawić chwilę i naprawdę, kurde, mam zajebiste życie dzisiaj.